Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Zaczynamy właśnie drugi tydzień wyzwania 30 dni bez cukru. I właśnie popijam sobie kawkę i to nie jest moje pierwsze śniadanie. Oczywiście już jestem po jedzeniu, także może zanim będę dalej kontynuować moją gadkę, to pokażę Wam, co już dzisiaj zjadłam. Nie mam dzisiaj zbytnio pomysłu i chęci na zrobienie śniadania, także zjem to, co pozostało ze śniadania mojej córki. Jest to ryż na mleku. Tutaj mamy dodatkowo owoce prosto z ogrodu, ale te owoce jej zostawię. Natomiast sobie dołożyłam słodziutką śliwkę. Moja mama zrobiła makaron z kurkami, także wlatuję na drugie śniadanie. Nie mogę się powstrzymać. Więc ja nie jestem z tych osób, które piją kawę na szczo. Zaraz po przebudzeniu muszę zawsze wcześniej sobie coś zjeść i myślę, że to jest dobry nawyk. Więc w poprzednim tygodniu oprócz tego, że piłam wodę, no to też wlatywała kawa jedna bądź dwie dziennie. I nawet herbaty nie piłam przez cały tydzień, więc nie wiem. Myślę, że chyba dokumentowanie tego, co piję w ciągu dnia, nie jest aż tak ciekawe jak pokazywanie jedzenia, więc żebyście wiedzieli, jeżeli coś piję, to jest to kawa, woda, ewentualnie jakaś herbata typu, nie wiem, zielona, bo najczęściej taką piję, więc tak to wygląda. Moi drodzy, zaczynamy kolejny tydzień wyzwania, trzymajcie kciuki, lecimy z tym tygodniem. Na obiad wjechało risotto pomidorowe z wczoraj, a przed chwilą przyszła dostawa świeżutkich, soczystych i twardych nektarynek, takich jak uwielbiam najbardziej. No zresztą widać, nie mogłam się powstrzymać i przed nagraniem musiałam oczywiście ugryźć. Czas na moje nowe guilty pleasure, czyli pistacje. Wojtek mi wczoraj kupił, jak tylko dowiedział się, że mam na nie ochotę, takiego mam kochanego męża. I powiem Wam, że jak ostatnio jadłam te z Biedronki i były takie, wiecie, spoko, ale bez szału, to te, nie wiem co to za firma, są przepyszne i kupił je w Delikatesy Centrum. Naprawdę kozak. Nie wiem, co ja Wam chciałam właśnie teraz pokazać. Chyba co w środku się znajduje, ale nie zobaczycie. O ile dobrze liczę, mamy 9 dzień wyzwania i przejdziemy sobie do początku, z tego względu, że już, jak możecie widzieć po świetle, jest ciemno, bo za 20 dni w sumie zaczyna się kolejny dzień, a ja dopiero teraz się odzywam, ale mniejsza. Jeżeli chodzi o śniadanie, na śniadanie jadłam owsiankę marchewkową robioną w Thermomixie i do owsianki dodałam sobie dwa daktyle. I tak właśnie uświadomiłam sobie, poczytałam trochę o daktylach. No wiadomo, owoce są zarąbistym zamiennikiem dla cukru, natomiast daktyle, nie wiem jakby do czego te daktyle zaliczyć, bo daktyle jednak takie suszone mają ogrom cukru, także na przyszłość daktyle odrzucę, żeby nie było jakichś takich oszustw, nie wiadomo czego, bo tak jak mówię, nie, ja też nie jestem dietetykiem, okej, jestem technikiem żywienia, ale w ogóle nie zwracam na to uwagi, bo serio, ja problem mam z takimi rzeczami. Tak więc nie wiem, do czego tak tyle zaliczyć. Jeżeli wiecie, jest ktoś z Was tutaj się zna na tym, to dajcie znać, czy w takiej diecie bez cukru powinnam te daktyle odrzucić. Chociaż, kurczę, wiem, że powinnam się bardziej przykładać i chcę bardziej zwrócić uwagę na to moje jedzenie. Na pewno chcę odrzucić białe pieczywo, które jednak w składzie zawiera cukier i doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Ale dobra, śniadanie było, no to teraz już zobaczycie, co miałam dalej. Chcecie przyznać, ale dzisiaj oprócz śniadania i nektarynki nie zjadłam nic, także jest przed 21. Zrobiłam jajecznicę z kurkami. Mamy tutaj jajka, kurki, oczywiście sól i śmietankę 30, także prezentuje się w ten sposób i smakuje jeszcze lepiej. Wlatuje jeszcze taki Gerber musik bez cukru oczywiście. Wojtek kupił mamusi oraz córeczce. Więc jak widzieliście, dzisiaj trochę słabo z jedzeniem. Teraz jestem w trakcie montażu i po prostu aż mnie nosi, bo cały czas myślę, żeby sobie coś przekąsić. Nie mam czegoś słonego typu właśnie pistacje, na które ostatnio mam fazę, także zajadam sobie jabłko i tak ogryzam i mam takie, Boże, czegoś mi brakuje, więc myślałam, że pierwszy tydzień będzie ciężki, ale coś czuję, że dopiero teraz zaczyna się robić ciężko i o Jezus, nie wiem. Myślałam, że po tygodniu uda mi się o tych słodyczach zapomnieć, a ja myślę o nich coraz bardziej. One cały czas siedzą mi w głowie, cały czas za nimi tęsknię, cały czas mi ich brakuje. To jest, że to jest po prostu jakaś paranoja. Jak mówię już o tym, to czuję, że mam całą buzię w ślinie. Nie wiem, ciśniemy dalej. Nie, ja naprawdę wiem, że jeżeli ja czegoś chcę, to jestem w stanie ogarnąć i dopiąć swego. Także co, dalej Wam powiem, trzymajcie za mnie kciuki. I zobaczymy się kolejnego dnia. Cześć, mamy kolejny dzień wyzwania. Witam się z Wami bardzo późno, także przez cały dzień nagrywałam tylko co jadłam, więc sobie teraz podsumujemy. Zacznijmy od śniadania. Na śniadanie zjadłam przepyszną jajecznicę z kurkami. To jest coś pięknego. Następnie na obiad zjadłam wegeflaczki, które zrobiła moja mama. Swoją drogą były przepyszne i są to flaki zrobione z takiego grzybka. O, tak wygląda. To jest siedzuń. Wygląda mega ciekawie i w ogóle sama
sama konsystencja tych flaczków. Niesamowite, naprawdę mega fajna sprawa, także pyszne to było. I na kolację wybrałam się z moim mężem na randkę i na tej kolacji zjadłam sobie kozacką zupę w restauracji Szklarnia, jaką jest malezyjska laksa. Przysięgam, jeżeli tę zupę w którymś momencie wycofają z karty, to ja się załamię. Ona jest kozacka, naprawdę, jeżeli tej zupy nie znacie, jesteście z okolic Nowego Sącza, wbijajcie do Szklarni spróbować. Gwarantuję po prostu orgazm podniebienia. Następnie dałam sobie taką sałatkę, w której skład wchodziły pomidorki, szpinak, komosa ryżowa, marchewka, ser halloumi i grejpfrut, tak? Też było mega, także dzisiaj naprawdę dzień z cudownymi doznaniami smakowymi. Nic z owoców tak naprawdę nie wleciało, no oczywiście wiadomo, kawa, woda, no i w restauracji jeszcze napiłam się herbatki miętowo-jaśminowej, więc dzisiaj pyszny dzień, widzimy się jutro. Kolejny dzień zaczynamy moim ulubionym śniadaniem, czyli avocado toast. No, słabo mi to wyszło. Do tego zrobiłam sobie kawkę. Kurde, popatrzcie jak instagramowo. I tak można zaczynać dzień. Kocham to. I ogólnie mam tak, jak mi się chce, to robię sobie z jajkiem poszę. A jak mi się nie chce, to robię sobie z jajkiem sadzonym. I właśnie teraz mam z jajkiem sadzonym. Jest tu jajko, awokado, oczywiście jajeczko z rozpływającym się żółtkiem. No i problem jest tylko w tym, że mamy pszenne pieczywo, białe bułeczki, więc tutaj prawdopodobnie na pewno jest tutaj jakiś cukier. Ale myślę o tym, żeby w trzecim albo w czwartym tygodniu zrobić tak, żeby zobaczyć, zobaczymy jak wyjdzie, przeznaczyć tak przynajmniej tydzień na to, żeby zrezygnować całkiem z cukru, czyli nawet z owoców. No a jak ja już zrezygnuję z owoców, to będzie grubo. Więc zobaczymy, jak to będzie. Już zajadam śniadanie i widzimy się później, za chwilę w sumie. Do tej pory pokazałam Wam śniadanie. Było bardzo sycące i długo nie czułam się głodna. Poza śniadaniem widzieliście kawę i jeszcze wypiłam jedną kawę. Bardzo dużo czasu spędziłam przed komputerem, więc miałam taki intensywny czas. Dużo pracy. W tym momencie jest godzina 19:30, już czuję się bardzo głodna, tak więc zagrzałam sobie leczo. Moja mama zrobiła leczo bezmięsne oczywiście, więc mam leczo. Do tego bułka, niestety bułka pszenna, bo żadnego innego pieczywa nie mam w domu. I wiecie co? W tym momencie czuję takie bardzo mocne rozdrażnienie. Mam też takiego trochę, można powiedzieć, doła, bo dodałam film na YouTube'a, ten pierwszy tydzień wyzwania i tak z tego co widzę, słabo w statystyki sobie patrzę i tak z tego co widzę, słabo się ten film jakoś przyjął, no chyba, że jeszcze musi minąć troszkę czasu, więc mam takiego doła i właśnie w tym momencie sięgnęłabym po czekoladę, żeby powiedzmy zawieść smutki, ale nie mogę, więc mnie po prostu nosi, więc jestem właśnie nie dość rozdrażniona, to jeszcze troszeczkę mi się chce płakać. Czuję się po prostu jak, wiecie, jak przed okresem, więc przygotowałam sobie coś na osłodę, czyli mango. Mango bardzo słodkie, więc w ogóle cały dzień się nie jadam z owoców, więc też może to być, że jestem rozdrażniona, bo nie dostarczam sobie żadnego cukru. I paczka pistacji wleci, tak więc no, tak to wygląda. I zobaczymy, co będzie ewentualnie później, tak więc będę się do Was odzywać, a teraz zabieram się za... Mamy kolejny dzień wyzwania. Dzisiaj rodzinny, niedzielny obiad w restauracji Perła Południa i zamówiłam sobie barszczyk na zakwasie z uszkami z farszem grzybowym. Do tego mam świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Danie główne to krokieciki ze szczupaka, z pire z młodej marchewki, dzikim brokułem i oliwą szczypiorkową. Wlatuje szybka kolacja z grilla, a mam tutaj oscypki oraz takiego burgerka. Pokażę Wam z bliska. Jest to taki burgerek wege z hełry. Przepyszny, także zabieram się za jedzenie. A odnośnie mojego samopoczucia, bo Wam nie powiedziałam, czuję się dzisiaj bardzo dobrze i dzisiaj nie miałam takiego czegoś, że ciągnie mnie bardzo do słodkiego, że tęsknię za słodkim, tak jak to było wczoraj. Wczoraj miałam taki naprawdę kryzys, więc zobaczymy, co kolejne dni przyniosą. 13 dzień wyzwania. Dzisiaj nie miałam zbytnio pomysłu na śniadanie, więc stwierdziłam, że polecę jogurt naturalny i bardzo chciałam dodać tutaj coś chrupiącego. Ja kocham, kiedy mi chrupie. I mam tutaj taką granolę, która jest co prawda bez cukru, ale dokładnie przeanalizowałam skład i jest tutaj czekolada w składzie i dodatkowo, jak spojrzę sobie w tabelę, to jest pokazane 1,9 na 100 gramów, także odpada. Więc zamiast tego dodałam sobie
takie pełnoziarniste płatki owsiane. Ich tutaj nie widać, bo są zasłonięte słodyczami. Dodatkowo, żeby oczywiście był ten dodatek chrupiący, mam nerkowce. Jak ostatnio pokazywałam Wam pistacje z tej firmy, pistacje są super, a nerkowce, powiem Wam szczerze, średnie. Zdecydowanie bardziej wolę te na wagę z Biedronki. To są oczywiście prażone, solone. Co tam? Ty masz truskawkę, tak? Zaraz będziesz pewnie zajadać z mamą, zając życie, prawda? Tak. Dodatkowo mam tutaj owoce, czyli truskawka oraz kiwi, posypane to wszystko nasionami chia. Jeszcze Wam tutaj pokażę, ponieważ mój jogurt ma taki piękny kolorek. Jogurt naturalny ma zmieniony kolor, ponieważ dodałam tutaj dla koloru oraz dla smaku coś takiego, co bardzo często dodaję mojej córeczce do jedzenia, czyli łyżka smaku. To nic innego jak takie liofilizowane, sproszkowane owoce, więc to jest oczywiście 100% naturalne, a daje nam bardzo fajny posmak, no i nie zawiera cukru. A wiadomo, że takie klasyczne smakowe jogurty naturalne cukier zawierają, także zabieram się za jedzenie. Dzisiaj śniadanie było, szczerze mówiąc, kiepskawe, bo o ile słone nerkowce super pasują do słodkiej owsianki, kocham takie przełamanie, kiedy właśnie słodka owsianka i coś słonego dla takiego przełamania smaku. Natomiast tutaj, gdzie miałam wszystko takie mdłe, bo stwierdziłam, że miodu też nie będę, też jakby z miodu rezygnuję w tym wyzwaniu. I powiem Wam, że tutaj, gdzie wszystko było takie mdłe, no jedyne słodkie były owoce, ale wiecie, jogurt i to wszystko, nie było takiego wyraźnego słodkiego smaku. I przebijała ta słoność z nerkowców. Słabe to było. Także odbijam sobie, zrobiłam spaghetti aglio olio, z tym, że makaron mam tutaj pełnoziarnisty. Nie dałam chili, bo również z myślą o mojej dzidzi, i dodałam tutaj pomidorki koktajlowe, no bo tak bez pomidorków trochę byłoby łyso, więc zajadam. Trochę nagrywam pod światło, ale nieważne. Mieliśmy intensywny wieczór, ponieważ pojechaliśmy do naszego ogrodu z myślą, że Wojtek popracuje przy oczku. Natomiast ja stwierdziłam, że zajmę się przycinaniem krzewów, bo nam cholernie wszystko zarosło. No, nie jesteśmy na miejscu tam, więc no, niby nie mamy daleko, ale nie mamy kiedy tego robić, albo po prostu nam się nie chce. Więc stwierdziłam, że zajmę się tym i wiecie co, jak ja powiedziałam mojej mamie, że pojedziemy na pół godzinki 40 minut, to byliśmy 2,5 godziny tam i taką odrobaliśmy roboty. Jezus Maria, pięknie, żeśmy to zrobili, naprawdę. Ale dobra, także jesteśmy cholernie zmęczeni. Byliśmy w sklepie, stwierdziłam, muszę sobie kupić jakieś pistacje, jakieś owocka, coś po prostu na pocieszenie. I wiecie co, zaczęłam przeglądać chipsy z myślą, że znajdę coś bez cukru. Nope. Później pomyślałam, może uda się znaleźć jakieś piwo bez cukru. Nope, bo nie wiem, jak jest z ekstraktem słodowym, nie ekstrakt, sód, no wiecie, co jest w tym, sód jęczmienny w piwie. Nie wiem, czy to też coś nie jest z cukrem, więc nie wziąłam w końcu nic. Będę się delektować wodą gazowaną z lodówki zimną, więc to też jest super. Natomiast na kolację mamy tutaj spaghetti bolognese w wersji wege, które przygotowała moja mama, także będę teraz zajadać, ale dodatkowo mamy zamiar z Wojtkiem zrobić sobie frytki takie domowe, także takie fajne, fajne jedzonko po takim intensywnym wieczorze, naprawdę było mega, ale fajne, fajne cardio, można powiedzieć, że wleciało, także super. No jedynie mam taki troszeczkę zawód, że wszędzie jest cukier, wszędzie jest po prostu ta śmierć, biała śmierć dodawana, tragedia. Dobra, zabieram się za jedzenie. Są fryteczki, ale nie wiecie czegoś. Przed fryteczkami, a po spaghetti bolognese, zjadłam dwie nektarynki i całą paczkę pistacji. To jest właśnie frytki. Czy to się nazywa obiadanie się obsesyjno-kompulsywne? Jest coś takiego, nie? Nie wiem. Ale ja tak czasami właśnie mam, że na przykład cały dzień jem mało, albo zjem jeden posiłek, a później na wieczór to tak dopierdzielę konkretnie. Ale dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Jutro jesteśmy w trasie, także zobaczymy, co jutro uda się ciekawego do jedzenia wymyślić. No, już nie będzie sosików z Orlena. Max Burgers. Tam też będzie cukier. Nie? A ja jadę.
Nie możesz. Czas na ostatni dzień wyzwania, czyli podsumowanie drugiego tygodnia. Podsumowanie, ponieważ ostatniego dnia właśnie, 14, nie nagrywałam Wam nic. No, nagrywałam tylko, co jadłam w formie przybitek, natomiast teraz sobie to omówimy z tego względu, że to był dzień taki wyjazdowy, byłam na planie zdjęciowym, więc był to intensywny czas, a wieczorem, jak już wróciliśmy do domu, po prostu nie miałam siły się odezwać i wyciągać aparatu, więc zacznijmy od początku. Pierwszym moim posiłkiem w tym dniu był obiad. Obiad około godziny między tak 13 a 14 i wleciała na sam początek przepyszna zupka rybna. Obiad jedliśmy w Novum Bistro w Krakowie i tak jak wspomniałam, na pierwszy strzał była zupa rybna, natomiast jeśli chodzi o danie główne, wybrałam sobie czarny ryż barwiony sepią z krewetkami, także było to mega dobre. No i dalej, co się dalej działo? Na planie były różne słodkie, słone przekąski, po które nie sięgałam, piłam tylko wodę, no i jedynie musiałam złamać zasady, chociaż tak wzbraniałam się, ale później stwierdziłam, kurde Kinga, jesteś w robocie, musisz to zrobić, bo akurat miałam taką scenkę, że leżałam na kanapie i po prostu musiałam zjeść chipsa, patrząc w telewizor, w telewizję. Także zjadłam dwa chipsy, nie pamiętam już dokładnie jakie to były chipsy, ale tak mniej więcej tutaj zapiszę, ile mogły mieć, ile w 100 gramach jakichś tak chipsów może być cukru, więc tak z takim bólem serca, ale się złamałam. I następnie kolejnym posiłkiem już na wylocie był Max Burgers. No i oczywiście ja już jako świadoma, no bo jednak ten pierwszy tydzień był taki w nieświadomości, zderzenie ze ścianą, kurde mać, okazuje się, że wszędzie jest tyle cukru. Natomiast już ten drugi tydzień właśnie, który teraz już sobie kończymy, jest takim tygodniem już świadomym, ponieważ po wszystko, po co sięgałam, już byłam świadoma, że to ma cukier, patrzyłam bardzo dobrze na skład i analizowałam. Max Burgers oczywiście... wszędzie cukier. Stwierdziłam, że wybiorę sobie tę wersję wege, która nie ma bułki. Jest taka wersja, którą już chciałam dawno spróbować, czyli burger w sałacie. Więc stwierdziłam, że teraz jest idealna ku temu okazja, no bo w takiej bułce pewnie też jest sporo cukru, więc wybrałam burgera z sałatą. Natomiast zamieniłam sobie sos. Zamiast sosu, który tam był chyba sos oryginalny, zamieniłam sobie na majonez bezjajeczny. Jeżeli ten majonez ma cukier, oczywiście też Wam tutaj zaznaczę. No i co? I wzięłam sobie również wege nuggetsy. No i na samym początku stwierdziłam, tak, dobra, wybieram sosy do nuggetsów i pobrałam sobie tabelę wartości odżywczych, tak, starą tabelę, gdzie w tej tabeli kilka sosów nie miało w ogóle podanego cukru. I stwierdziłam, matko, super, zajebiście, te sosy nie mają cukru. I tak myślę, kurde, słodko-kwaśny sos też jest bez cukru? No dobra, spoko. Okazało się później, jak mój mąż sprawdził, że miałam pobraną właśnie złą tabelę, pobrał nową i okazało się, że no tam wszystko było wypisane i oczywiście sos słodko-kwaśny jest totalnie na samej górze, jeżeli chodzi o poziom cukru w składzie. Tak więc nuggetsa zamoczyłam dwa razy w sosie słodko-kwaśnym i odstawiłam. Także znowu po prostu zderzenie z rzeczywistością. Mój drugi sos, który miałam, to był sos topiony ser. No i cóż, no ciężko, naprawdę, w momencie, gdy się nic nie ugotuje w domu i chcemy sobie zjeść na mieście coś takiego niezdrowego, to nie ma szans, żeby wybrać coś bez cukru, no chyba, że się wybierze samą zieloną sałatę, nie wiem, z czym, z kurczakiem czy z czymś tam. Ciężko, bardzo ciężko, także tak to wyglądało. Po powrocie do domu... Czy ja po powrocie do domu coś zjadłam? Tak, wydaje mi się, że z tego co pamiętam, że jadłam śliwki po powrocie do domu, a później już chyba nie jadłam nic z tego, co pamiętam, więc... No, jakbym miała zakończyć ten tydzień, to tak jak wspomniałam, jestem bardziej świadoma i jeszcze bardziej przerażona tym właśnie, jak to wygląda z tym cukrem na świecie. Dlaczego jesteśmy tak strasznie truci? Dlaczego jesteśmy faszerowani? Można nazwać jakoś cukier poniekąd, mi się wydaje, narkotykiem, bo jest bardzo mocno uzależniający, więc... Nie wiem, tragedia, po prostu jestem załamana, serio. Więc kończymy na teraz, ten tydzień. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zasubskrybujcie kanał, klikając poniższy czerwony przycisk, żeby być ze mną na bieżąco. No i oczywiście, żeby patrzeć na moje kolejne postępy w kolejnych dwóch tygodniach. Połowa za mną. Po raz kolejny się powtórzę, tak jak w poprzednim filmie. Jestem cholernie z siebie dumna. Lecimy dalej. Nie poddajemy się. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!